Jesteśmy już po mszy świętej. Złożyliśmy ofiary. Można powiedzieć, bardzo wiele zostało tutaj złożonych darów na budowę kościoła. Bogu dziękujemy. Jesteśmy w Mukuni. Tutaj 7 tysięcy ludzi. To jest szkoła, gdzie uczęszcza ponad 1000 dzieci. Tutaj się uczą. To jest jedna taka główna sala. Uczą się matematyki, uczą się języka angielskiego, ale także uczą się języka lokalnego. To jest dyrektor szkoły. Tutaj jest też nauczycielka. A patrząc na ten gabinet, to widzimy, że jest to oczywiście pokój nauczycielski, gdzie jest wypisany rozkład. Tu widzimy, prawda, całe tabele, które pomagają w tym, aby opanować ten wielki tłum ponad 1000 dzieci. Tutaj właśnie dyrektor jako student. Tutaj widzimy, prawda, te dzieci, puchary, także podobnie jak u nas. To jest centrum miasta Mukuni. Przed nami pałac prezydencki, czyli cały wódz Mukuni, a tutaj drzewo spotkań. Tu między innymi Henry Livingstone, który pod koniec XIX wieku odkrył to miejsce, był pierwszym białym człowiekiem. Myśleli, że to duch, dlatego pod tym drzewem spotkał się z królem, dlatego jest to drzewo spotkań. Tutaj jest przystanek, gdzie do stolicy jedzie autokar tylko raz w miesiącu, a przed nami jest więzienie, gdzie można odwiedzić tych, którzy zawinili i tutaj odbywają karę. Tak, widzimy właśnie to, co tutaj może wyrosnąć, taki ogródek. Tutaj są domy, bardzo prymitywne. Dach wytrzymuje gdzieś do 5 lat. Ta dolna część jest odnawiana co 20 lat. W takim domku śpią osoby dorosłe i gdzieś około 10 dzieci, prawda? Więc rodziny są bardzo, bardzo liczne. To widać, liczne i szczęśliwe. Jeden drugiego wychowuje, kształtuje. Także tak wygląda życie. O, jakie dzieciątka fajutkie, o jak niesie. Cudownie? Cudowny jest. O, oh, baby, super. Yes, God bless you. All yes. Fajno. Byli z nami teraz na mszy świętej, dlatego jesteśmy ich przyjaciółmi. Tu nas zaprosili, żebyśmy pooglądali, jak żyją. Żeśmy weszli do zagrody, gdzie mieszka cała rodzina, 22 osoby. No, wygląda to tak, jakby u nas w XVI wieku. Tutaj babcia z wnukami cieszą się. Tutaj jest kuchnia, gotują wszystko, prawda? Jest wspólne palenisko. To jest typowy pokój, prawda? Na łóżkach śpią dorośli, a na tych workach dzieci. Gdzie w każdej rodzinie jest przynajmniej 7-8 dzieci. Dziwimy się, co się dzieje, tyle dzieci, a dzieci oglądają, prawda, co zostało nagrane na telefonie. Zobaczcie, jaka radość. Tak, piękne, kochane, nie? Posyłamy całuski do Polski, do wszystkich, którzy to oglądają. Dzieci kochane z Zambii, wszystkich kochają, prawda? Powiedzcie, I love you! I love you! Tutaj takim największym dobrodziejstwem dla tych biednych ludzi są studnie głębinowe. Zbieramy u nas, taka studnia kosztuje około 10 tysięcy, wykopanie gdzieś do 50 metrów i wtedy już woda leci, prawda? Mają czystą wodę. Jak jest woda, trochę mąki i ci ludzie są w stanie przeżyć. Tutaj dzieciątka, zauważcie, wystarczy coś dać, one biegają. Jest takie wielkie pragnienie szczęścia, a zarazem są głodne. Oj, popatrzcie. I mają też oznakę skalnej, prawda?